Jezus Chrystus. Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie we wtorkowy wieczór, który chcecie spędzić razem z Panem Bogiem, a przy okazji też i z nami tutaj w parafii, w kościele. Bardzo się cieszę. Moi kochani, nie wiem, co się dzieje ze mną, ale chyba się starzeję, bo już drugi raz będę kartki używał. Ach, niedobrze. Ale jest potrzebna z jednego powodu, żeby się oczywiście nie pomylić. Moi kochani, trwamy w temacie zmartwychwstania Pana Jezusa i dzisiaj trochę nietypowo będzie. To znaczy powiem o czymś teoretycznie, co powinniśmy zrobić praktycznie. O. To znaczy, chcę wam powiedzieć o pewnym nabożeństwie, które jest stricte związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Nabożeństwo to powstało w 1988 roku, więc całkiem niedawno jak na kościelne standardy, prawda? Bo większość, jak myślimy o czymś, co jest w kościele, no to drugi wiek, trzeci wiek, no dajmy na to średniowiecze, a to jest 1988 rok. No, co prawda mnie jeszcze na świecie nie było, tak, ale było blisko już mojego pojawienia się. I moi drodzy, nabożeństwo powstało we wspólnocie Salezjanów we Włoszech. A nabożeństwo nosi nazwę Via Lucis, to znaczy droga światła. My znamy nabożeństwo, które się nazywa Via Crucis, to znaczy droga krzyżowa, prawda? Wszyscy znamy to nabożeństwo. Od dziecka modlimy się w Wielkim Poście w każdy piątek. Mówią świadectwa, że święty Jan Paweł II odmawiał w każdy piątek to nabożeństwo. No my odmawiamy w piątki Wielkiego Postu. I zobaczcie, to, że te nazwy są bardzo blisko siebie, to nie jest przypadek. Bo Via Crucis, droga krzyżowa, to nabożeństwo pasyjne, to znaczy te, które mówi o męce pańskiej, a Via Lucis, nabożeństwo drogi światła, mówiące o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Moi drodzy, bądźmy szczerzy. Czy nie jest tak w Kościele, że jak jest Wielki Post, to my znamy wszystkie pieśni, mamy mnóstwo nabożeństw, mamy rekolekcje, przygotowanie i tak dalej, ale do czego my się przygotowujemy? Do Wielkanocy. I jest okres wielkanocny, który trwa, uwaga, 7 tygodni. I ile znamy pieśni wielkanocnych? 4? O zwycięzca śmierci, otrzyjcie już zły płaczący. Coś tam z neokatechumenalnego o zmartwychwstaniu i tak dalej. No. I okres wielkanocny, najważniejszy czas w Kościele. Prawie nie ma żadnych innych wspomnień. Codziennie są nowe modlitwy, kolekta. Każdego dnia kolekta i modlitwy mszalne są inne. Codziennie w okresie wielkanocnym. A my ten okres jakoś tak, no były święta i pięknie można powiedzieć święta, święta i po świętach, a zostajemy troszkę z niczym. I moi drodzy, i właśnie w te miejsce, w które jest może trochę luką, chciało wejść to nabożeństwo Drogi Światła. Tak to jest w Kościele, no chyba w świecie ogólnie, że żeby coś stało się popularne, to trzeba czasu.
I to nabożeństwo zostało tak rozpropagowane poza Włochy w roku 2000, w roku wielkiego jubileuszu, bo papież Jan Paweł II umieścił to nabożeństwo, czy za jego zgodą to nabożeństwo zostało umieszczone w takim modlitewniku, który został wydany już wtedy na cały świat z okazji tego wielkiego jubileuszu. Czy ktoś się z was z tym spotkał? Tak z ciekawości, ręka do góry. Czy ktoś uczestniczył w takim nabożeństwie? Chociaż ktoś. Ja. Raz mi się zdarzyło. W seminarium. Sam to zorganizowałem. I wtedy było. Moi drodzy, tym bardziej dobrze, bo mogę wam o tym powiedzieć. Jeszcze tak, tylko jedno słowo, bo to by było takie bez może podstawy. Dlaczego tak jest, że my bardziej na ten pasyjny taki charakter zwracamy uwagę? Myślę, że to jest gdzieś tak w mentalności naszej często, że tak, mamy w domu krzyże, prawda? Mamy w domu te pasyjki, modlimy się przede wszystkim w Wielkim Poście. Czy ktoś ma figurę Chrystusa Zmartwychwstałego w domu? Chociaż mało, no zdarza się, prawda? Ale krzyż to krzyż. No jest to jakiś taki nasz znak rozpoznawczy. A to zmartwychwstanie jest najważniejsze. I moi drodzy, Via Lucis, Droga Światła, to nabożeństwo, które, uwaga, no składa się z 14 stacji, tak jak Droga Krzyżowa. Natomiast te stacje nazywamy spotkaniami, bo to są kolejne spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Kartka jest po to, że tak jak Drogę Krzyżową stację znam na pamięć, to tych nie znam, więc będę się posługiwał kartką, żeby nie pominąć. Jaka może być pierwsza stacja Drogi Światła? Jezus powstaje z martwych. Takim trochę tęsknotą do tego, żeby iść dalej w Drodze Krzyżowej jest to, że czasami nabożeństwo Drogi Krzyżowej kończy się 15 stacją. Czasami się tak zdarza. Ktoś mówi, Chrystus z martwych wstaje, 15 stacja. I ta 15 stacja to jest pierwsza stacja tej Drogi Światła. Znaczy Jezus zmartwychwstaje. My nie możemy się zatrzymać, że Pan Jezus jest w grobie. Bo to by był koniec. Grób zamykamy. Amen. Finisz. Dziękujemy. Nie, nie. Ta historia się tutaj nie kończy. Ona się dopiero zaczyna. Więc pierwszy punkt Drogi Światła to Jezus zmartwychwstaje. I tak jak podczas Drogi Krzyżowej mówimy, kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, to z uwagi na to, że to nabożeństwo nie jest jeszcze tak sformalizowane, to tych różnych odpowiedzi i takich wezwań jest kilka. Ja jestem za najprostszymi rozwiązaniami, więc podczas tego nabożeństwa, w którym ja brałem udział, mówiliśmy, Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja, taka odpowiedź i taki dialog. Można też powiedzieć, kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, zmartwychwstały, na przykład, i odpowiada się wtedy, który przez śmierć i zmartwychwstanie ten świat wybawiłeś, prawda, na przykład. To jest do dogadania, jakby nie ma jednej formy, która jest. Jakieś takie aklamacje wielkanocne można wykorzystać. Słuchajcie, druga stacja, jaka jest, to jest Ewangelia Jana się kłania, apostołowie przybywają do pustego grobu. W wielkanocny dzień, w niedzielę rano, na rezurekcji, czytamy właśnie ten fragment o tym słynnym wyścigu Jana i Piotra, którzy biegną do grobu i patrzą, nie dowierzają, podnoszą chusty i wierzą. Jak ktoś był na rezurekcji, to słuchał, jak mówiłem o tym, że uwierzyli, bo znali Pana Jezusa. Uwierzyli, bo wiedzieli, o co chodzi. Jak my byśmy weszli, nie znając kompletnie sytuacji, widzieli pusty grób i chusty, to co pierwsze przychodzi do głowy? No ktoś ukradł, ktoś zabrał. No nie dzieje się tak, że ktoś może powstać z martwych. A oni znali Pana Jezusa i dzięki temu zobaczyli i uwierzyli. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie, to nazwa trzeciej stacji. Tu też Ewangelia Janowa, kiedy Maria Magdalena przerażona szuka Pana Jezusa i mówi do, według niej, ogrodnika, czy ty może zabrałeś ciało Pana? I wtedy ten słynny tekst, kiedy Pan Jezus mówi do niej, Mario, i ona go poznaje. Kojarzy mi się to z dzisiejszym fragmentem Ewangelii, który był podczas mszy, to znaczy o Jezusie, dobrym pasterzu, który mówi, że owce znają głos Pana.
Pan Jezus musiał tak powiedzieć do niej, że ona wiedziała, że to tylko On tak mówił. I to jest sztuka, mieć z Panem Jezusem taką relację, że jak On powie, to ja będę wiedział, że to Pan Bóg do mnie powiedział. Ale to jest, słuchajcie, wyższa szkoła jazdy. To znaczy, trzeba zrobić wszystko, żeby Pana Jezusa coraz bardziej poznawać i wiedzieć, kiedy On mówi. I o ile oni rozmawiali ze sobą, to jeszcze ona tego nie odkryła do końca. Ale jak Pan Jezus powiedział Mario, to nie było wątpliwości. Skąd to się wzięło? Dlaczego? To zostawmy. To jest ta relacja, którą każdy może mieć z Panem Jezusem, taką bardzo intymną. Ewangelia Łukasza to 4. stacja, a dokładnie Pan Jezus ukazuje się uczniom na drodze do Emaus. Emaus to taka miejscowość 7 kilometrów od Jerozolimy oddalona i apostołowie, nie ci z 12, ale tam Kleofas jest z imienia wymieniony i drugi, szli tam sobie z Jerozolimy, no bo już wszystko się skończyło. Pana Jezusa nie ma, trzeba wracać do siebie. I spotykają Pana Jezusa, który im wyjaśnia Pisma. I to jest ten pierwszy moment. I jak mówi Ewangelia Łukasza właśnie, od proroka Izajasza zaczął im wyjaśniać wszystko po kolei, co się odnosiło w Starym Testamencie do Mesjasza. Więc mogli posłuchać wszystkiego, jaki mądry jest ten człowiek, a zarazem mieli wrażenie, że coś z nim jest nie do końca w porządku, bo on idzie sobie z Jerozolimy, oni pytają, co ty nie wiesz, co tam się wydarzyło? Kolego, no przecież tu całe miasto tym żyło. On zdawał się nie wiedzieć, o co chodzi. I kolejna stacja, stacja numer 5, zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba. Oni go dopiero poznali wtedy przy łamaniu chleba. Kiedyś czytałem taki tekst, że to jest właśnie moment, w którym Pan Jezus po raz kolejny pokazuje, oprócz ostatniej wieczerzy, jaką istotę stanowi Eucharystia. To znaczy, że jeżeli ksiądz łamie chleb i nam go podaje, to możemy wtedy Pana Jezusa poznać. To jest ten moment. Pan Jezus staje złamany i nam rozdany. I oni wtedy im się otworzyły oczy. Dlatego tak ważna jest msza święta. Zobaczcie, oni słuchali Słowa Bożego, bo słuchali Starego Testamentu, wtedy Pana Jezusa nie do końca rozpoznali. Byli z Nim właściwie cały czas, a rozpoznali Go dopiero przy łamaniu chleba. To jest coś, co może dać dużo do myślenia. Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom. Stacja 6. Właśnie w Ewangelii Łukasza, kiedy kończy się ten fragment o Emaus, przenosimy się do Wieczernika. Tam są apostołowie, którym ukazuje się Pan Jezus. I po tym ukazaniu się, po tej rozmowie, po tym spotkaniu, ci uczniowie, Kleofas i ten drugi nie bezimienny uczeń, wbiegają do Wieczernika i mówią, widzieliśmy Pana i spotkaliśmy Go na drodze do Emaus. A ci mówią, a my widzieliśmy Go tutaj. Był z nami. I dzielą się tą radością. To też jest ważne, że ci uczniowie idący do Emaus, oni mieli tam sobie zostać, bo mówią do Pana Jezusa, zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i tak dalej, już po nocy się nie chodzi. Ale kiedy zobaczyli, że to Pan Jezus, to 7 kilometrów biegiem lecieli z powrotem. Nie mogli usiedzieć w miejscu, jak dowiedzieli się, że zobaczyli zmartwychwstałego Pana. No nie da rady. Jak ktoś pozna Pana Jezusa, to nie da rady, że będzie sobie siedział w ławce dalej i tak sobie. Nie, no, chce śpiewać, opowiadać, idzie do domu, mówi wszystkim. Spotkałem Pana Jezusa. Czasami tutaj już mieliśmy przykłady ludzi. Wychodzili, mówili, słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że spotkałem Pana Jezusa, że się nawróciłem. No bo on nie może po prostu tego trzymać dla siebie. Nie da rady. Jesteśmy przy stacji numer 7. I wracamy do Ewangelii Jana. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. Kiedy Pan Jezus się ukazuje apostołom, to właśnie im mówi, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest ten pierwszy element tej władzy apostolskiej, którą Pan Jezus daje. Później będzie ten drugi. Natomiast podczas tego pierwszego spotkania, kiedy Pan Jezus przekazuje władzę uczniom odpuszczania grzechów, nie było jednego człowieka.
o imieniu Tomasz Didymos. I właśnie ósma stacja mówi o tym apostole. Natomiast jest pięknie nazwana, bo mówi tak. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza. My nazwaliśmy go niewiernym. Trochę się to wiąże z tym, jak Pan Jezus do niego powiedział. To znaczy nasze tłumaczenie jest takie, bo Pan Jezus mówi, nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. I my sobie dopasowaliśmy, że ten Tomasz to taki niewierny. Ja się nie do końca z tym zgadzam, a to dlatego, że jak Pan Jezus po raz pierwszy się ukazał apostołom w tej siódmej stacji, to mówi tak, zobaczcie, zobaczcie moje ręce i bok, to ja jestem. I Tomasz mówi tak, jak ja nie zobaczę rąk i boku, to nie uwierzę. Co on chciał? Tyle samo, co pozostali. Nie chciał więcej. Tyle samo, co pozostali. Wy zobaczyliście, to ja też chcę zobaczyć. I Pan Jezus mówiąc, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, wcale nie mówi o pozostałych apostołach. Mówi o tych przyszłych pokoleniach, o nas. Bo może nie widzieliśmy w ten sposób Pana Jezusa, który podejdzie i zobacz moje ręce i bok. Ale widzimy go w Eucharystii, widzimy go w inny sposób, oczami wiary też. Więc z tym Tomaszem to może jeszcze kiedyś będzie okazja dłużej. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim. To jest bardzo ciekawy fragment, bo mówi o tym, że apostołowie postanowili wrócić do swoich dawnych zajęć. Piotr mówi do swoich kolegów, idę łowić ryby. To znaczy, chciałoby się powiedzieć, 3 lata zmarnowaliśmy, trzeba wrócić do roboty. Idę łowić ryby. Nic nie, więcej nie umiem. I Jan mówi, idziemy z tobą. Bo co? Wracamy do naszej małej firmy rybackiej. I wtedy przychodzi Pan Jezus. Oni na początku nie wiedzą, że to jest Pan Jezus. Nic nie złowili i słyszą, zarzućcie z tej strony. To mnie zawsze zadziwia, że taki wprawiony rybak jak Piotr, bardzo porywczy ktoś, tylko znamy go dobrze z Ewangelii, słucha się kogoś, kogo nie zna. I no dobra, skoro mówisz, że mamy zarzucić z tej strony, proszę bardzo. Przychodzi gość, który się nie zna na rybactwie i oni go słuchają. To trochę tak, ja to zawsze porównuję do tego, jakby żona na przykład gotuje obiadzik, podchodzi mąż, który w kuchni nigdy go nie ma i mówi, tutaj brakuje soli jeszcze troszeczkę, wiesz? Ja bym tutaj dał jeszcze ziele angielskie, wiesz? To co by się stało? A pójdziesz mi ty stąd. Przeszkadzasz tylko. I Pan Jezus robi no coś takiego, to znaczy nie był rybakiem, a mówi, zarzućcie z tej strony, będzie dobrze. I oni go słuchają, mimo że właśnie nad jeziorem Tyberiackim, Galilejskim, różnie to nazwy są, nie wiedzieli dokładnie, że to on. I w tym fragmencie mnie uderza zawsze to, jak oni wyciągają te 153 ryby, bo dokładnie jest tyle napisane w Ewangelii, że wyciągnęli. I wtedy jak Piotr zobaczył te pełne sieci, to mówi tak, patrzy, no niemożliwe. I Jan mówi, no ta Ewangelia Jana, umiłowany uczeń, to jest Pan. I wtedy Piotr, mimo że oni już płynęli do brzegu, wyskakuje z łódki. W ogóle nic go nie interesuje, bo on musi jak najszybciej dotrzeć do Pana Jezusa. Nie wiem czemu, znaczy no po prostu, to rozumiem. Zawsze mnie to wzrusza, jak czytam. Bo to jest takie naturalne, że on tak się ucieszył, tak go to rozparło w środku, że muszę lecieć. Tym bardziej... Uwaga, że on miał coś na sumieniu. To jeszcze nie jest moment, w którym Pan Jezus powiedział, że mu wybacza, że on przynajmniej o tym nie wiedział. I on po prostu ciach, rach, nieubrany, tam jeszcze była mowa, że do półnagi poleciał. Tak, taki ten Piotr był. I następna stacja 10 mówi o tym, że zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi. Znamy to. Piotrze, czy ty mnie kochasz? Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję.
Tam jest taki niuans językowy języka greckiego w tym fragmencie. Otóż my mówimy miłość, no to miłość. Mamy jedno słowo na miłość. Mama kocha dziecko, to jest miłość. Mężczyzna kocha kobietę, to jest miłość. Ktoś kocha piłkę nożną, to jest miłość. To samo, jedno słowo. W języku greckim tych słów było kilka. I Pan Jezus mówi do Piotra, czy ty mnie kochasz miłością agape? To znaczy miłością Bożą, taką bezinteresowną, taką jak Pan Bóg kocha człowieka, agape. I mówi, Piotrze, czy ty mnie kochasz taką Bożą miłością? A on mówi, tak Panie, ja cię lubię. Mówi filote, to znaczy jesteś moim przyjacielem. Nie mówi agape, to znaczy nie jestem oddany ci w 100%. Ja filote. To znaczy kocham cię miłością przyjaciela. I Pan Jezus mu mówi znowu, czy ty mnie kochasz agape? Drugi raz. On mówi, kocham cię filote. I trzeci raz Pan Bóg do niego mówi, czy ty mnie kochasz właśnie tą miłością filos, przyjacielską? Tak, właśnie tą. Nie przeszło mu przez gardło, żeby powiedzieć, że go kocha w pełni. Uważał, że nie był tego godzien. I po każdym tym wezwaniu, takim trzykrotnym, on się nawet zasmucił za trzecim razem, bo Pan Jezus go pyta. Ale mówi, paś baranki moje. To znaczy, mimo tego, że nie potrafisz mnie kochać jeszcze tak, to możesz paść baranki, możesz oddać się w pełni. I co robi Piotr po kilkunastu latach? Oddaje życie. To jest agape. Więc mimo, że nie dorósł wtedy jeszcze do tego, to jest taki niuans językowy, tego w polskim się nie da oddać. Ale to jest bardzo ważne, istotne, żeby to wiedzieć. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny, to znaczy idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza. To jest też do nas. Każda msza się tak kończy. Idźcie w pokoju Chrystusa. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. To jest zadanie konkretne od Pana Jezusa. To była stacja 11. 12. Pan Jezus wstępuje do Ojca, to znaczy w niebo wstąpienie. 40 dni po zmartwychwstaniu następuje w niebo wstąpienie. To jest taka tajemnica tego Bożego działania. Ona jest opisana w Ewangelii Markowej i później w Dziejach Apostolskich, kiedy właśnie mamy Pana Jezusa wstępującego do nieba. I mówi wtedy anioł, czemu wy patrzycie na tego, który poszedł do domu Ojca? Macie konkretne zadanie od Niego, tym się zajmijcie. On przyjdzie jeszcze raz. Kiedy? Nie wiadomo, ale On przyjdzie. Nie patrzcie w niebo, patrzcie tu, bo tutaj jest zadanie do wykonania. Stacja 13 to uczniowie z Maryją oczekują w Wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie, co prawda, no tak jak widzimy, bardzo się cieszyli, bardzo byli rozradowani, jak Pana Jezusa widzieli, ale za bardzo nikomu publicznie o tym nie chcieli mówić. I moi drodzy, czym to było związane? Strachem, ludzkim strachem, który mieli w sobie. 14 stacja, jak możemy się domyślić, to ukoronowanie tego wszystkiego, czyli zesłanie Ducha Świętego. To jest też zakończenie okresu wielkanocnego w Kościele, niedziela zesłania Ducha Świętego i ona pozwala na powstanie Kościoła. Bo gdyby Kościół pozostał w Wieczerniku, to by nie był Kościołem, bo tak jak mówiłem kiedyś konferencji o Kościele, nie miałby tych czterech cech. Owszem, by był święty, owszem, by był katolicki, no właśnie, tu już jest problem, ale tam jeszcze jest apostolski. By był jeden i święty, o, na tym byśmy pozostali. Ale brakuje dwóch. Katolicki, czyli powszechny, i apostolski, czyli misyjny. Jak my się zamkniemy na klucz w Wieczerniku z obawy przed Żydami czy przed kimś innym, to nie mamy Kościoła. I zesłanie Ducha Świętego powoduje, że oni wychodzą, mówią
i wszyscy, co są na placu. Jerozolima to było miasto bardzo kosmopolityczne, to znaczy, no dajmy na to dzisiejszy Nowy Jork, prawda? Możemy usłyszeć prawie języki z całego świata, i po chińsku, i po polsku można się usłyszeć, i w różnych, francuski, hiszpański, angielski. Jerozolima to też było takie miasto, z różnych sfer ludzie, z różnych prowincji, miast. I oni wychodzą, mówią o Chrystusie zmartwychwstałym i wszyscy ich rozumieją. I to jest Duch Święty. Duch Święty, który mówi w języku Boga, który jest zrozumiały dla każdego. Moi drodzy, tak to nabożeństwo wygląda, to znaczy każda stacja jest, powinna być okraszona jakimś rozważaniem. No ja coś takiego starałem się zrobić, ale bardziej tak, żeby wyjaśnić co nieco. I często się takie nabożeństwo przeprowadza po zmroku. Ze świecą, pochodnią w ręku, na podwórku, żeby podkreślić właśnie drogę światła. I idzie się od stacji do stacji z taką procesją. Najczęściej z krzyżem, ale z czerwoną stułą, tak jak podczas procesji rezurekcyjnej. Można zabrać figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Więc tak to wygląda. Czy się uda to w praktyce zrobić? Mam nadzieję, że tak. Przyjdziecie? Jak będzie? No to dobrze. To już mam jakieś 150 chętnych osób. To już mogę do księdza proboszcza z takim kapitałem pójść na pewno. Moi drodzy, Via Lucis, droga światła, to droga zmartwychwstałego Chrystusa, takie spotkania ze zmartwychwstałym Panem. I to jest istota naszej wiary, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna by była nasza wiara. My dzisiaj byśmy nie mogli się tu spotkać nawet, bo z kim? Bo wspominać dawne czasy, to nie o to chodzi. My chcemy się spotkać z żywym Panem i za chwilę On będzie na ołtarzu. I Wam ten czas oddaję, żeby zmartwychwstałym Panem sobie pogadać, pomodlić się i być razem w Kościele.
Jezu, zmartwychwstały Panie, przychodź do nas dzisiaj ze swoim życiem. Przychodź do nas ze swoim światłem, z nadzieją. Przychodź, Panie Jezu. Przychodź, Panie, ze swoją dobrocią i miłością. Wlewaj w nasze serca takie przekonanie, że jesteśmy przez Ciebie zawsze kochani. Przychodź, Panie Jezu.
Przychodź, Panie Jezu, z darem wiary, z darem pewności, z darem ufności. Przychodź, Panie Jezu. Ty nas wypełnij Duchem Świętym, żebyśmy umieli się modlić, żebyśmy umieli do Ciebie wołać. Przychodź, Panie Jezu. Pociągaj nasze myśli teraz do Ciebie, żebyśmy może naszą koncentracją będziemy w stanie zrobić to tylko przez kilka sekund, ale żebyśmy przez chwilę, Twoją chwilę, Panie, potrafili zdać sobie sprawę, że jesteśmy twarzą w twarz z Bogiem. Twarzą w twarz z Bogiem. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, i ucz nas miłości agape, tej miłości bezinteresownej i bezwarunkowej, miłości, którą potrafią kochać dzieci. Przyjdź, Panie Jezu. Duchu ogniu, wypalaj wszystko zło, cały grzech, który jest w nas, a rozpalaj ogień miłości, ogień gotowości do działania. Posyłaj nas do ludzi. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź z darem głębokiego pokoju, z darem odwagi, byśmy stawiali czoła wszelkim trudnościom, lękom. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu jedności, czyń z nas wspólnotę, łącz nas przed Twoim ołtarzem, może tymi właśnie pieśniami. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, który jesteś wielką, nieskończoną miłością. Miłością Ojca do Syna i Syna do Ojca. Przebywaj w nas, Duchu Święty, ze swoją miłością. Wlewaj w nasze serca pokój, miłość i dobro. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, bo Ciebie potrzebujemy. Ciebie wołamy, Ciebie przyzywamy. Przychodź, Duchu Święty. Pragniemy, Panie, żebyś rozpalał w naszych sercach ogień, Twój ogień, ogień Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Do każdego z nas indywidualnie. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty, wołam przyjdź. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie. Duchu Święty, wołam przyjdź. Duchu Święty, wołam przyjdź. Bądź jak ogień w ciele mym. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie. Yeah.
Duchu Święty, wołam przyjacielowi duszy Ty, bądź jakowi duszy me, bądź jakowi w ciele my, bądź jakowi w ciele my, rozpal mnie. Wśród nas. Ty jesteś tym, który nas łączy. Przyjdź, Duchu Święty, pozwalaj nam się na Ciebie otwierać. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, ja chcę Ciebie prosić, żebyś przychodził też bardzo intensywnie do tych, których tutaj teraz nie ma. I proszę Cię, przychodź do Krzysztofa, który
doświadcza bardzo wiele bólu w swoim życiu, który bardzo mało czuje miłości, który czuje nienawiść, ból, zranienie. Duchu Święty, ja wierzę, że Ty teraz właśnie przychodzisz do tego poranionego serca, które wydaje się być puste, ale Ty, Duchu Święty, przychodzisz i wypełniasz je swoją miłością, która uzdrawia, która leczy. Właśnie miłością, Ty jesteś duchem miłości i Ty chcesz zamieszkać w tym sercu i już go nie opuszczać. Przyjdź, Duchu Święty. I ja wierzę, Duchu Święty, że Ty przychodzisz teraz, odnajdujesz tutaj, wśród nas takie serca. Każde z naszych serc jest gdzieś poranione, gdzieś opuszczone. Gdzieś właśnie doświadczyło jakiegoś takiego zranienia, które może nie pozwala spojrzeć na Ciebie jako na tego Boga, który jest miłością. Może nie pozwala w tę miłość uwierzyć. I Ty, Duchu Święty, teraz przychodzisz i zmartwychwstały Bóg, uzdrawiasz te serca. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus tak chce do Ciebie właśnie przyjść, jak przyjaciel, jak ktoś, kto Cię dobrze zna, jak ktoś, kto Cię rozumie, kto nigdy Cię nie zostawi, nie odtrąci. Spróbuj Go tak przyjąć teraz do swojego serca, jak najlepszego przyjaciela.